Czołem, żołnierzyki moje kochane, z tej strony kłania się nisko, jak zawsze, Rutajn. No i dziś mam dla was troszeczkę informacji. Ja wiem, że ostatnio mało się Herlet Luz pojawiało, znaczy w tym tygodniu, jednakże pojawił się natłok innych filmów, na które mam nadzieję, że zerkniecie. Było to spowodowane tym, iż YouTube po prostu stwierdził, że będziemy przetwarzał film po 2-3 dni, no ale cóż, dobra, nie będziemy tutaj narzekać na temat tego YouTube'a. Moi drodzy, w końcu dowiemy się, kiedy wychodzimy. Przede wszystkim, kiedy wchodzi front wschodni. Po drugie, jest jeszcze jedna informacja odnośnie zmian dla czołgów, zmian w mecie, czyli specjalizacji i tak dalej, plus zmiany w mapach, plus dodatkowe zmiany, a więc, moi drodzy, informacji w tym materiale nie zabraknie. Mam nadzieję, że wysłuchacie go do końca. No a zanim przejdziemy do tych informacji, mam nadzieję, że wszyscy już subskrybują kanał i kciuk w górę pod filmem, moi drodzy, będzie dla mnie naprawdę oznaczał to, że wam się materiały podobają i doceniacie moją pracę. A teraz przechodzimy do informacji, a więc lecimy z grubej rury, powiedzmy sobie tak. Po pierwsze, Primo, moi drodzy. I'm excited to announce that we're launching out of early access on July the 27th. Wejście patcha numer 10 będzie się wiązało z wyjściem z gry z Early Accessu. Ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, no jak, to koniec Early Accessu, czyli koniec prac nad grą. No twórcy zapewniają nas, że nie, że jest to tak zwany kamień milowy i w ten sposób chcą po prostu zaznaczyć, że osiągnęli już pewien pułap, z którego są bardzo zadowoleni i wszystko później, co się będzie pojawiało, to będzie ekstra. Podejrzewam, że DLC-ki i tak dalej, no muszą jakoś kasę robić. Myślę, że to chyba o to chodzi. No nikt w sumie za złe tego im nie ma w dzisiejszym świecie. Tak to niestety wygląda. Były pewne obawy na temat tego, czy przestaną pracować nad grą, jednakże zostaliśmy w sumie zapewnieni jako gracze, że nie, że to jest po prostu krok w przód. No i na przyszłość zapowiadają nam nowe mapy na front zachodni, jak i front wschodni, dalsze polerowanie na wszystkich istniejących mapach. Tutaj zaraz porozmawiamy jeszcze o tym. Dodanie nowych sił i teatrów. No tutaj liczyłbym na przykład na polskie siły zbrojne, to by było bardzo mile widziane. Dodanie nowych pojazdów półgąsienicowych, jeepów, czołgów ciężkich, dział szturmowych, wariantów specjalistycznych i tak dalej. Dodanie nowych broni, pistoletów okopowych, miotaczy ognia, moździerzy, FG-42 i wiele innych. Dodanie nowych gadżetów i funkcji, mapy nocne, pistolety na flary i tak dalej, rozszerzenie typów rozstawianych stanowisk CKM, dział przeciwlotniczych, rozszerzanie i ciągłe balansowanie umiejętności dowódcy, ale, czyżby planowali dodanie samolotów do gry? Posłuchajcie tego, rozszerzanie typów rozstawianych stanowisk CKM to jedno, działa przeciwlotnicze. Po co nam działa przeciwlotnicze, skoro nie będzie lotnictwa? Wniosek jest taki, że jednak może pojawić się lotnictwo, moi drodzy. Czyli mogą pojawić się samoloty w grze. Tego też, no, powiedziałbym, że ciekawie to wygląda. No, taka ciekawostka, to w sumie tak czytając i tłumacząc te materiały ze Steama, tutaj z ich debriefingu, z tego ich wywiadu, właśnie tak do mnie to przylgnęło, że no po co komu działa przeciwlotnicze w grze, stanowiska przeciwlotnicze, skoro nie ma samolotów. No a tutaj proszę, zobaczymy, no może będziemy po prostu zestrzeliwywać samoloty, które nadlatują z bombingiem. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, no powiedzcie w sekcji komentarzy, co wy o tym myślicie. Rozszerzanie i ciągłe balansowanie umiejętności, dowódcy, tryb kampanii, dołączenia meczów publicznych, dobieranie solo i grupowe i dużo więcej. To są takie, powiedzmy sobie, plany przyszłościowe. A co nas czeka w najbliższych, powiedzmy sobie, tych zmianach? No przede wszystkim tak, 27 lipca wchodzi update 10, z nim wchodzi front wschodni, czyli Sowieci.
wchodzi T-34, wejdzie czołg IS, wejdzie oczywiście, wejdą nowe bronie, wejdą nowe dwie mapy. Nie tylko Kursk, wejdzie jeszcze jedna nowa mapa, więc moi drodzy, no będziemy mieli na czym grać. Nastąpią również zmiany dla map Sainte-Marie-Église, to jedna z najstarszych map w tej grze, także tutaj teraz możecie sobie zerknąć na screenshotiki. Ma to podobno być zrobione, wyostrzone, wyładnione, wycacane, wychuchane, więc zobaczymy. Zmiany jeszcze nastąpią, moi drodzy, dla Ateka i czołgu. No, ja tym Atekiem ostatnio lubiłem sobie poganiać te czołgi, takie polowanie na kotki sobie urządzałem, no jednak teraz to chyba się trochę skończy z tego względu, że nowa zawartość będzie nadal przesuwać meta w kierunku naszej ostatecznej wizji tytułu. Tak właśnie mówią twórcy. Na przykład wprowadzenie pojazdów półgąsienicowych zmieni sposób, w jaki drużyny przeprowadzają atak na terytorium wroga. Tak, super, o ile nie będą blokować się na konarach drzew, krzakach, połamanych, kurcze, jakichś, nie wiem, gałęziach i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znamy to, prawda? Więc tutaj mam nadzieję, że fizyka zostanie poprawiona pojazdów. Podczas gdy nowa przeróbka opancerzenia zmieni się, Atek, czyli rola antitanka, czyli piechociarza przeciwpancernego, z prostego niszczenia pojazdów, prostego. Nie powiedziałbym, że to jest takie proste, ogólnie rzecz biorąc, twórcy Hell Let Loose. Trzeba się namęczyć, bo trzeba tego kotka od tyłu jednak, kurczę, zabiec. Zmiana z prostego niszczenia pojazdów na uszkodzenia komponentów, czyli, moi drodzy, rola Ateka będzie polegała pewnie na zdejmowaniu gąsienic, a niszczenie czołgów będzie pozostawione działom przeciwpancernym bądź też pojazdom przeciwpancernych. No, ogólnie powiem tak, doda to imersji, na pewno podniesie to trudność gry. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj ogólnie rzecz biorąc będziemy sobie tymi załogami pancernymi mogli na trochę więcej pozwolić, ale to też zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Trudno tak naprawdę powiedzieć, nie? Co jeszcze? Aha, no i oczywiście dojdą kamuflaże. Kamuflaże dojdą na czołgi, czyli opancerzenie będzie można sobie dodać kustomizację, czyli zmienić kolor, ubarwienie i tak dalej, i tak dalej. No tych zmian będzie troszeczkę. Zapewniają nas twórcy, że będą nadal pracować nad, powiedzmy sobie, polepszeniem sposobu, w który ta gra działa, no bo nie jest idealnie. Właśnie odnośnie tego, co wspomniałem na początku, czyli wieszania się na krzakach i tak dalej, czyli fizyki, ogólnie rzecz biorąc optymalizacji gry, deweloperzy zostali zapytani właśnie, czy planują coś z tym zmienić, czy będą nadal nad tym pracować, skoro gra wyjdzie z Early Accessu, prawda, będzie dostępna na najnowsze konsole, nie na stare konsole, nie, tylko na New Gen, czyli nowej generacji konsole, moi drodzy, żeby tutaj ktoś, przynajmniej ja to tak zrozumiałem z tego, co on powiedział. Close out the year by bringing Hell Let Loose to next generation consoles. W wywiadzie konsole nowej generacji, no mam nadzieję, że nie zaprzestaną optymalizacji tej gry i będziemy mogli się nią cieszyć przez następnych parę lat. Także no cóż, moi drodzy, w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki flash news z pola walki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to nie wiem tak naprawdę, na co czekacie. Ja tutaj się męczę, pocę, w pocie czoła, prawda? Nie no, żartuję oczywiście. Jak chcecie, to zasubujcie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Wrzućcie lajka, wpadnijcie do mnie na Twitch. Wrzućcie followka na Twitchu, jeżeli już subskrybujecie kanał na YouTubie, a na przykład jesteście również obecni na Twitchu. Będzie mi bardzo miło. Wpadnijcie na mój Discord, ewentualnie na Facebooka, na fanpage'a. No i co? To tyle autoreklamy. Życzę wam miłego dzionka. Do usłyszonka. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej.